Czasami, kiedy człowiek dostaje diagnozę jakiejś poważniejszej choroby, może obawiać się, że jego życie teraz się diametralnie zmieni. Być może trzeba będzie zmienić pracę, być może zmienią się sytuacje rodzinne, być może trzeba będzie się gdzieś przeprowadzić. Nieraz człowiek zaskoczony taką diagnozą może naprawdę się przestraszyć tej zmiany, która nadchodzi. Wykonajmy teraz ćwiczenie, które pomoże złagodzić to, te emocje. Weź głęboki oddech. I opukując punkt karate, powtarzaj. Mimo, że boję się tej zmiany, która nadchodzi. Moje życie jest poukładane i przewidywalne. A teraz nie wiem, co mnie czeka. I naprawdę się boję tej zmiany. To teraz wybieram spokój i relaks. Mimo, że boję się tej zmiany, nie wiem, co trzeba będzie zmienić. Boję się, że sobie nie poradzę, że to wszystko będzie za trudne. Moje życie dotąd było całkiem okej. To teraz akceptuję siebie i to, co czuję. Mimo, że boję się tej zmiany. Boję się, że coś muszę odpuścić, zostawić. Boję się, jak to będzie. A co, jeśli nie uda mi się ustabilizować i wszystko będzie w jakiejś rozsypce? To teraz akceptuję siebie całkowicie i głęboko. I brew. Boję się tej zmiany, która nadchodzi. Bok oka. Boję się, że muszę zostawić moje status quo. Pod okiem. Dotychczas wszystko było poukładane i przewidywalne. Pod nosem i obawiam się tego zmienić. Broda, ten lęk przed zmianą życia. Obojczyk, ten lęk, że to jest takie nieznane. Pod pachą i że nie wiem, czy sobie poradzę. Głowa, ten lęk przed zmianą życia. Brew, uwalniam się od tego myślenia. Bok oka, niejedna zmiana już mnie spotkała w życiu. Pod okiem i zawsze mi się udało jakoś wszystko poukładać. Pod nosem, nie chcę, żeby ta diagnoza i choroba. Broda, dały mi do myślenia, że to niemożliwe teraz. Obojczyk, to prawda, że czeka mnie zmiana i pewien wysiłek pod pachą, ale otwieram się również na to. Głowa, co może z tego wyniknąć? Brew, a co będzie dla mnie zaskakujące i pozytywne? Bok oka, uwalniam ten niepotrzebny lęk. Pod okiem ludzie są zdolni do tak niesamowitych rzeczy. Pod nosem, kiedy sytuacja wymaga tego od nich. Broda, wybieram więcej relaksu w myślach i w ciele. Obojczyk, aby ta zmiana była dla mnie jak najłagodniejsza. Pod pachą, jak najbardziej płynna. Głowa, żeby dostać od świata wszystko to. Brew, co pomoże mi w tej całej sytuacji. Bok oka, uwalniam ten lęk przed zmianą. Pod okiem, każda zmiana to stres i napięcie.
pod nosem, dlatego wybieram teraz spokój i głęboki oddech. Broda, aby wszystko ułożyło się dla mnie jak najdogodniej. Obojczyk, uwalniam resztki tego lęku przed zmianą pod pachą, bo możliwości, jakie oferuje życie, głowa, są tak naprawdę nieskończone. Dlatego otwieram się na to. I głęboki oddech.